Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Bardzo mi miło, że mogę Wam tu dawać inspiracje, ale tam akurat mi podpowiedziała Pani Natalia, więc bardzo dziękuję. I też to właśnie będzie ten deser, ciasto, które tam miałam we wskazówkach, więc robię. Ale zanim zaczniemy, mam dla Was bardzo ważne informacje. Ostatnio naprawdę to jest nagminne. Dzwonicie do mnie, że kupiliście gdzieś termomiksy i nie dostajecie ich, macie zablokowane konta, pieniążki poszły, na termomiks czekacie długo. Słuchajcie, czas oczekiwania, oficjalny czas w firmie jest od 3 do 5 tygodni. Jeżeli ktoś Wam obiecuje, że go ma od ręki, no to jest takie trochę podejrzane, aczkolwiek wiem, że niektóre osoby mają od ręki, wtedy też uważajcie, na kogo jest wystawiona faktura i kiedy jest data sprzedaży, zwróćcie na to uwagę. Bo wtedy jest krótsza już gwarancja. W momencie, kiedy jest wystawiona faktura, jest już gwarancja, ona już leci. Także skupcie się, poczytajcie, zanim coś zrobicie, żebyście potem właśnie nie dzwonili do mnie, bo mi naprawdę serce pęka, jak słyszę coś takiego, że wpłaciliśmy pieniążki, a nic z tego nie ma. Naprawdę, kochani, jeszcze zdążycie przed świętami, bo do świąt zostało 70 parę dni. Także zamówcie z legalnego źródła u przedstawicieli, oczywiście najlepiej u mnie, ale jeżeli macie kogoś tam pod ręką, to naprawdę kupujcie tak, żebyście nie musieli się denerwować, żeby to był pewny zakup, żebyście no, nie byli stratni, tylko wręcz mogli się cieszyć tym urządzeniem. No, także ostrzegam, kochani, to dla Waszego dobra, to nie jest to, że ja coś wymyślam, tylko naprawdę mam bardzo dużo sygnałów. I termomiksy od przedstawicieli od ręki też jest, mówię, patrzcie na fakturę zakupu, na datę. Patrzcie na datę, bo tu gwarancja, chodzi o gwarancję. Dobra, teraz jeszcze tylko szybko powiem, że przy zakupie termomiksa macie w prezencie osłonkę z funkcją obierania. Ta osłonka dojrze obiera, to jeszcze służy do przygotowania dwóch programów. Także możecie z tego skorzystać, bo to też się pytacie, czy to jest tylko taka, a ta druga osłonka, która była plastikowa, jej już nie ma, więc teraz ta druga metalowa robi za tą pierwszą i dodatkowo ma funkcję obierania. To jest raz. Dwa, przy zakupie Frenda też macie prezent. Jeżeli kupujecie w zestawie, to po pierwsze macie taniej, w zestawie jest taniej, no i macie wtedy dwa prezenty. A osoby, które polecą mi osobę, która zakupi i dostanie jeszcze te prezenty, to ta osoba, która poleci, też dostanie prezent. Jest do wyboru w katalogu prezentów możliwość dokonania wyboru. Teraz powiem Wam jeszcze tylko szybko, że w tym miesiącu pojawiła się taka forma do pieczenia ciast, która idealnie pasuje na warometr. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam, dzwońcie, polecajcie. No i foremkę zdobywajcie, tak? Ona cudownie się właśnie wpasowuje na waromę, żeby zrobić ciasta na waromie. Dobra, dosyć gadania, do roboty, bo to kanał nie o gadaniu, tylko o gotowaniu. No i dzięki Pani Natalii właśnie, mamy super przepis na niedzielę. No ale to nie tylko na niedzielę, ale jest. I to jest sernik o brownie z malinami. Słuchajcie, maliny co prawda... No jeszcze są, ale już pomalutku się kończą, ale jeszcze mi się udało dostać piękne, pachnące i tu wykorzystamy. Produktów trochę się nazbierało, ale tak, stopień trudności średni, nawet nie łatwy, tylko już średni, więc podwyższa poprzeczkę. Czas przygotowania 10 minut, całkowity 6 godzin 40 minut, bo standardowo musi się to upiec i standardowo potem schłodzić, tak? Liczba porcji 16, no to lecimy. Zaczynamy od tego, ja sobie zerknę dla pewności, że rozgrzewamy piekarnik na 170 stopni. Szykujemy sobie foremkę 30x24x6. Moja tak mniej więcej ma takie wymiary, ale to słuchajcie, jeżeli troszeczkę się nie tego będzie różniła, to też nie będzie nic strasznego. To mamy wyłożyć papierem. Ja sobie ten papierem zaraz wyłożę, bo tu będę musiała tak, już najpierw wrzucam. 200 gramów czekolady gorzkiej, oczywiście standardowo u mnie deserowa, no i jest 195, ale już nie będzie. Uwaga, bo będzie głośno, rozdrabniamy tą naszą czekoladę, 5 sekund, obroty 8, uwaga, będzie głośno. Dziękuję.
lecimy dalej. Zgarniamy naszą czekoladę kopystką i do tego dajemy 200 g masła. No tu właściwie nie ma co zgarnąć, bo wszystko pięknie zleciało nas. Dajemy 200 g masła. No oczywiście pokrojonego w kawałki. A, ściągnęłam pokrywę, nie wytarowałam, ale jest dobrze. Wiadomo, że mniej więcej tyle jest. Zakładamy miarkę z pokrywą. I co? 4 minuty, obroty 2, temperatura 70 stopni, czyli podgrzewanie, rozpuszczamy czekoladę z masłem. Jeszcze tylko dodam, że pamiętajcie, mamy różowy październik, dlatego mój strój taki różowy, choć tak ja akurat niekoniecznie przepadam za tym kolorem, bo wolę bardziej fioletowy pod moją lawendę, ale pamiętajcie, kobitki, dbajcie o siebie, zbadajcie się chociaż ten raz w roku. Panów zachęcam do zachęcania. Zachęcam do zachęcania, żeby się kobietki zbadały. Także październik, miesiąc, zbadaj się i będzie, zobaczycie, będzie wszystko dobre, dobrze będziecie. Nawet jeżeli coś się dzieje, to szybko wykryte, macie możliwość wyleczenia. Dobra, nie zanudzam już, chociaż to jest bardzo ważne. Widzimy się za ponad 3 minutki. No i rozpuściła nam się czekolada, ale słuchajcie, ten zapach. Normalnie polewa czekoladowa, gotowa do zjedzenia. To jest niesamowite, ale nie, nie dajmy się, robimy dalej. Dosypujemy 200 g cukru. Ja tu dosypię troszeczkę mniej, ponieważ moja czekolada nie była gorzka, tylko deserowa. Więc dosypię 160. Do tego dosypujemy 200 g mąki pszennej. No, tu muszę troszeczkę się skupić. Patrzcie, co za... Dobra, idealnie. Do tego 20 g kakao. Naturalnego kakao mi się zawsze wysypuje, ale znowu sypać łyżeczką aż 20 g. Ło, no. Patrzcie, tym razem się udało. Nie wysypało się. 25, dobra. Kwaśna śmietana, czyli 18, 50 g. Taka... gęściutka, dobra, jest 59, do tego 3 jaja, czekajcie, tu są 3, aha, tu są 2, tu jest, aha, widzicie, nie, tu są 3, dobra, bo później trzeba znowu jaja, dlatego już sobie od razu podzieliłam, 3 jaja, szczypta soli, o, jest szczypta soli. No i zakładamy miarkę z pokrywą. 20 sekund, obroty 4, mieszanie. No i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, ciasto mamy zrobione. Przelać lub odstawić do innego naczynia i umyć naczynie miksujące. I właśnie z racji tego, że mam sobie tu frenda i mam drugie przy okazji naczynie, bez którego ja już w ogóle sobie nie wyobrażam życia, aczkolwiek mam nawet 3 naczynia, no to ja sobie nie przelewam do innego naczynia, tylko po prostu przestawiam te moje naczynia miksujące. Już jest umyte. Pamiętajcie, używajcie funkcji mycia wstępnego. To jest naprawdę super sprawa, bo umyjecie sobie naczynie, wypłuczecie później wodą i jest git, zrobione. Dobra, lecimy. Teraz tak, 500 g twarogu sernikowego i tu właśnie jest niby najlepszy jest taki z wiaderka. A ja mam tak, to ma być twarog sernikowy, a ja mam no i twarog sernikowy mam, no i elegancko. Bo na zakręcę coś inne przeczytałam, chciałam się z tego pośmiać, ale nie. Dobra, jeszcze trochę. No jakoś dziwnie, bo niby 500 ma być w tym pudełku, a zużyłam więcej niż pół. Dobra, 590. Do tego 2 jaja. No i właśnie tu są te 2 jaja. O! Do tego znowu cukier. 130 g cukru. Aż ciasta to muszą być... Widzicie, tam zaoszczędziłam, tu dosypałam, przesypam. 2 łyżeczki cukru wanilinowego wykonanego w termomiksie lub 4 łyżeczki
gotowego. No i dalej Wam powiem, że wanilię mam, nie mam czasu tego ogarnąć, to jest po prostu nie do wiary. 25 gramów mąki pszennej. To za dużo, to niezdrowo. Dobra, zakładamy miarkę z pokrywą. 20 sekund obroty, 4. I słuchajcie, w międzyczasie przelewamy część naszego ciasta, tego brązowego, tutaj do foremki. Troszkę zostawiamy. No, ładnie, takie ładne ciasto. Czyli 2/3 ciasta przelewamy tutaj do foremki. O, tak mniej więcej 2/3. Będzie zerknę, jak tu wyjdzie. Dobra, to już wystarczy. O, to już wystarczy. Dobra, bo zaraz będę używała. I tak, rozprowadzamy to kopystką po całej powierzchni naszego papieru, naszej foremki. O. Nie, powinnam zmoczyć ten papier. Słuchajcie, bardzo fajna metoda jest jeszcze. Zmoczycie papier, on się wtedy idealnie formuje i się nie przesuwa. O, ale damy radę i tak. Dobra. Jest. Jest. Popatrzcie. No popatrzcie, jak wygląda to ciasto. Przecież no to już jest samo sobie, to jest do zjedzenia. Dobra. Teraz tak, równomiernie polewamy tą masą z serka. O. Tylko tu zgarnę sobie ze ścianek. Ona jest dosyć rzadka. O, zobaczcie. Ona jest dosyć rzadka. Ale to nie szkodzi. Teraz Wam powiem jeszcze coś, żebyście się niepokoili. Bo oczywiście zalecam przeczytanie wskazówek w przepisie. Dobra. Mamy to. I znowu rozprowadzamy tą masę na naszym cieście. O. Pięknie. Już teraz Wam nie pokażę. Dobra. I na to dajemy nasze ciasto, tylko robimy takie wzorki, słuchajcie, nie rozsmarowujemy po całości, tylko za pomocą łyżki nałożyć o ciasto i tworzyć na nim serowe, nieregularne wzory. Słuchajcie, czyli za pomocą łyżki, ja tu sobie użyję kopystki, o, co trochę, patrzcie. O, mam nadzieję, że to widzicie. Dobra, ja sobie tu na spokojnie, że tak powiem, wygrzebię to i zaraz do Was wracam, pokażę Wam, o co chodzi i pokażę Wam wskazówki. No i mam, i teraz po prostu sobie pomieszam, żeby zrobić jakieś wzory, choć to tak niekoniecznie, ale idzie, o. Bo to ciasto jest takie gęste, żeby to ładnie wzory jakieś były, takie a la zebra. O. Dobra, nie będę mieszać więcej, bo zaraz namieszam. Ok, słuchajcie, teraz jeszcze parę kroków. Na pokrywie naczynia miksującego stawiamy sobie miseczkę i tu należy odważyć 200 gramów malin. Ja mam 300, więc sobie spokojnie zużyję te maliny. Rozsypujemy je po całym cieście, ale musimy je docisnąć. Słuchajcie, dociskamy, żeby one się nie spiekły za bardzo, ale też żeby nie wypłynęły. O! Nie wiem, czy nasypać całość. Nasypię. O. Jeszcze tu tak ładnie. Więc dociskamy. Lecimy do piekarnika z między 50 do 60 stopni. Na drugim poziomie od dołu. I właśnie ta wskazówka, którą miałam Wam powiedzieć, jest taka, że po wyjęciu ciasta z piekarnika jego środek może mieć luźną konsystencję, więc się nie martwcie, on się zastygnie, tak? W lodówce, czyli tak, wyciągamy, pieczemy 50-60 minut, zostawiamy
po wyjęciu z piekarnika na 2 godziny i potem dajemy go na 6 godzin, na 3 godziny, do minimum 3 godziny do lodówki. U mnie to będzie tak, że on się upiecze i na całą noc ląduje w lodówce, rano to kończymy i już tylko będzie test z kawusią. No to do zobaczenia za parę godzin. Kochani, ciasto już mamy zrobione, sernik o brownie podawać, pokrojone w kwadratowe kawałki. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Malinki na wierzchu z ciastem tym właśnie kakaowym. No i oczywiście test. Minęła praktycznie doba, odkąd to się chłodziło. Bo akurat na tyle, że nie było nas w domu i nikt tego nie zjadł. Dobra. No to próba. Jeden. A. Ła, już się rusza. Dobra, jest, jest, jest. Od spodu trochę, nie, jest dobrze. No i co? No i trochę zakalcowate, kochanie, wyszło. Tu gdzie ciasto? Jest. Ale próbujemy, no przecież co? Co teraz ty zrobisz? No trzeba to zjeść, no kochanie. Ale smakuje dobra. Chociaż brownie to one są takie, one nieraz nawet są płynne w środku. Więc to jest takie trochę specyficzne ciasto, że trochę wygląda jak zakalec, ale smakuje przepysznie. No dobra. Słuchajcie, każdemu na talerze kroimy, dekorujemy malinką i mamy przepyszny deserek. No to co, życzę Wam smacznego. Piszcie, co tam jeszcze ciekawego robicie do kawki niedzielnej, a może coś w tygodniu. Pozdrawiam, buziaczki, trzymajcie się, pa!